No, witamy wszystkich. Tutaj widzicie, jak to się nazywa, wiejskie życie. Tak, dokładnie wiejskie widzicie, życie. Jak tutaj właśnie kobra sobie gra. No, co mamy o tym powiedzieć? Ja jakaś w to nie gram, ale grafika ładną. Grafika ładna, zajebiste jest, wszystko jest fajnie. Mówię wam, kurczę, jaka fajna zabawa z tego jest. Można kupować tą masę hajsa, czyli kasza, pieniądze, tą masę... o Jezu, jak to się... O, tu masę dukatów, jak jest dobrze napisane. Poziom 20, o kurczę. Poziom 20, nagrodę muszę odbierać. Cholerce, jasne. Nagrodę muszę odebrać. O, przez mam. I to jest gra sieciowa, tu każdy gra sobie właśnie. Każdy tutaj sobie pogrywa. Ja akurat to nie gram, bo nie mam kiedy, ale kobra sobie tu gra spokojnie. No ładne, fajne to jest, fajna taka gierka na rozrywkę, na odpoczynek. Ja kiedyś też grałem grę taką sieciową, no ale już przestałem, już nie pamiętam, bo to bym musiał sobie przypomnieć, ale to nie jest takie ważne, ale widzicie. Fajna taka gierka, polecamy w ogóle pograć sobie. Wciągająca w ogóle ta gra jest strasznie. Bardzo wciągająca, bo ja to chyba siedzę nie wiem ile godzin. I dobija mnie do mojego. Aż nie mogę wejść na kompo, zobaczyć na fejsie, bo kobra no z tą gra. Wiejskie życie, to jest to. Właśnie. Może zacznę jak grać? Oj, Tiger, Tiger, mówię ci, żebyś to zagrał, bo to jest naprawdę zajebista gra. Ja nie żałuję, że w tą grę gram, bo ja już od dawna grałem taką grę, co prawda. Od mojego kochanego Brasiszka, Brasiszka, bo to był mój 10 fan najlepszy przyjaciel, co prawda. Mojego nazwałam brata, a mnie siostrą, więc dlatego tak się stało. I dzięki niego właśnie podłapałam tą grę. No widzicie, a ja jak w tą grę nie grałem w ogóle jakoś. Żałuj, Tiger, patrz ile on znajomych tu się ma. O, proszę, proszę, proszę. Tutaj jest sklep, można pierdółki pokupować, co prawda. Co tu jeszcze mamy? Tu są prezenty od kogoś, bo prośby, tak? O, właśnie, a propos. Mam coś takiego. Muszę poprosić ludzi. Ale mam dopiero 23, 30. Brakuje mi jeszcze do tego. Muszę dojść do tego. Cholerca jasna, nigdy nie dojdę. Tu mam listę. Dom handlowy, czyli muszę uzbierać 18 jaj i 18 ogórków, żeby akceptować, a potem dać do handlu, do sprzedania, żeby kasę zarobić trochę. Ale kasa witralna, a nie jakaś prawdziwa. Nie, przepraszam bardzo, jest na konto, jest, przepraszam, gdzie to było tutaj? O, żeby to zapłacić tego, jak masz na koncie wiadomo gdzie, nie? Monety też. O, proszę bardzo i użyj kartę. Proszę bardzo. Kup teraz. Znajdź sklep. Użyj teraz. Użyj. Przez SMS. Karta podarunkowa z Facebook. No. Bank farmerski. Widzicie? Użyj teraz, znajdź sklep. Kup przez SMS. Proszę bardzo. No. Dobra, kończymy recesję tej gry. Zobaczymy, czy każdy będzie chciał pograć sobie. Uważam, że to jest dobra, fajna gra. Pozdrawiam. A dźwięki są fajne. Tak, no, nie wydaje. Ten też nie. Ale ta za to. O. Be, świnia jesteś, wiesz? Nie lubię się. O. Moja krowa kochana się odezwała. No widzicie. O, tu mamy do sprzedania. Widzicie, dzisiaj wystarczające recesje tej gry. Zobaczymy, czy kto będzie, komu się będzie podobał, będzie wchodził. Pozdro.